Nie jedziemy, ale wyjedźcie, będzie fajnie. Dzisiaj rozpoczynamy kolejny dzień naszej podróży. Jedziemy do Dubrovnika, podobno jednego z najpiękniejszych miast Chorwacji. Podobno jest tam przepiękna starówka, cała z marmuru. Nie wiem, jak to wygląda, jesteśmy bardzo ciekawi. Jedziemy BlaBlaCarem, także zobaczymy, jak są Chorwaci tak naprawdę. Jedziemy sobie teraz do Dubrovnika. Poznaliśmy bardzo przemiłą Hiszpankę, którą sobie próbujemy rozmawiać po angielsku. Mamy naprawdę przepiękne widoki, które na pewno będziecie mogli potem zobaczyć. Właśnie przejechaliśmy przez granicę, jesteśmy właśnie w Bośni i Hercegowinie. W sumie widoki są takie same, nie różnią się zbytnio. Jak wyglądała odprawa? Pokazaliśmy tylko nasze ID i w sumie pojechaliśmy dalej. Obawialiśmy się, że są nam potrzebne paszporty, ale wczoraj upewniliśmy się, że nie wiem, jest tak, że spokojnie można brać tylko dowód osobisty. W końcu dojechaliśmy do Dubrovnika, od razu wybraliśmy się na wycieczkę na samo wzgórze. W Dubrovniku, w punkcie widokowym, z naszą Katariną. Hello, my name is Christina, I'm from Spain and we are here in Dubrovnik in King's Landing. Także oglądamy sobie i podziwiamy z naszą nową koleżanką, bardzo sympatyczną. Tak, z którą spędziliśmy całą podróż. Tak, całą podróż spędziliśmy i na razie spędzamy cały czas. Od Makarskiej do Dubrovnika. Tak. Polecamy BlaBlaCar. BlaBlaCar. Thank you, Polish. Nie ma formy i obawia się o nogi, może dotrzeć tutaj także kolejką linową. To jest chyba koszt w dwie strony 140 kun. Po ciekawostkę warto dodać, że w tym miejscu, całym Dubrovniku, nie wiem gdzie dokładnie, ale w Dubrovniku kręcono sceny do Gry o Tron, a także Star Warsy.